ludzi masy. Lepiej teraz zadnij pasy. Rasizm, faszyzm, nazizm, nacjonalizm, kapitalizm, socjalizm, liberalizm, konserwatyzm, radykalizm, komunizm, tyrania, dyktatura, monarchia, bezprawie, anarchia, zwotyzm, dewotyzm, katolicyzm, duchowieństwo, protestantyzm, chrześcijaństwo, państwo, ateiści, żydzi, szyici, buddyści, muzułmanie, rewolucjoniści, antyglobaliści, sataniści, terroryści, fanatycy, zbrojeń wyścig, wojen eskalacja. A gdzie upragniona demokracja? Zbyt wiele różnic, widzisz konsensus? Czy to wszystko nie ma sensu? Zazdrość, nienawiść, egoizm, pycha. Co siódmy człowiek na ziemi z głodu zdycha. Jak zwierz w nieludzkich warunkach, bo interesy rządów w innych kierunkach. Równość, wolność, to nie wierzę. Mocarstwa, ich armie, siemieni, duszpasterze. Wszystko napędza ogromny hajs. Coraz mniej miłości jest już nas. Zamiast niej, pory substytuty. Mały człowiek, już młodości zatruty. Lipiec, sierpień, styczeń, luty. Rok za rokiem, wszyscy siedzimy na beczce z prochem. Nie zaprzeczysz, niezależnie co wierzysz, na co dzień widzisz, na co dzień słyszysz. Eksperymentalny zakład karny, dyktatura, system totalitarny, wspólny europejski, monetarny, istne są. Słyszysz to? Widzisz to? Problem globalny. Tak nam się trafiło, że mamy dzisiaj to, co kiedyś nie do pomyślenia było. Tu beznamiętny seks zastąpił miłość i czułość, a moralność dyktuje telewizja, radio i prasa. Dobra nasza ziomek, że żyjemy w takich ciekawych czasach, gdzie człowiek wierny jest zasadą. W świecie bez zasad i bez mrużenia powie, w kościele powie, przekażmy sobie znak pokoju, by potem udowodnić wyższość swoją. Jak Bóg nie widzi, z bliźniego szydzi, za sukces nienawidzi, zazdrości bez skrupułów szydzi go, choć kamufluje w sobie zło, przecież to złego to nie on. Świat pędzi do przodu, na nikogo nie czeka. Rewolucja przemysłowa, do której się ucieka. Człowiek, łamiący prawa człowieka. Tutaj przeciek za przeciekiem wciąż wycieka. Płynne koło coraz szerzej uchyla wieka. Zamiast ząbka tajemnicy udziela się zmagań ogrom. W dobie internetu istny Saigon. Wynaturzenie, total pogrom na skalę światową. Sami chcemy załatwić się własną bronią. To łańcuch ludzi, co zjada własny ogon. Zamiast zrobić wszystko, by wyzbyć się tych zagrożeń. Powiem krótko, ratuj się kto może. Powiem krótko, ratuj się kto może. Wiesz, nie może, pytanstwo w modzie, gdzie w związku zamiast matki jest drugi ojciec. Bezpłciowa młodzież, dziewczyna coraz bardziej wygląda tak jak chłopiec i w drugą stronę, a wszystko chwilem doprawione, w rozpuszcie pogrążone. Przedstawiam nową ziemię, Gomory i Sodomę. Tu ludzie działają we wszystkim przykazaniom. Są próżni, leniwi, wartości za nic mają. Ani Boga w sercu, chcą miejsce jego zająć i swoją duszę diabłu zaprzedają. Ha, 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 ha,